Dzień, który Heniś poznał? Balon! Cześć, Balonie! Cześć, Henisiu! Jak się czujesz, Balonie? Fantastycznie, Henisiu. Balon ma niezwykłe życie. Barwne, jaskrawe i upływa ono nam na balach i festynach. Balonie! Co, Henisiu? Jak unosisz się w powietrzu? Za pomocą magii? Nie ma w tym żadnych czarów, Henisiu. Jestem wypełniony helem. Chłopcy, opowiedzcie Henisiowi. Witaj! Ucz się o helu, hel to gaz, co aż do chmur unosi nas. Choć nie ma zapachu, smaku i barw, to hel jest dla nas wiele wart. Chciałbym tak unosić się w powietrzu jak wy, Balony. Dzisiaj nie mamy na to czasu, Henisiu, bo czeka nas występ w cyrku. Ja i chłopcy będziemy towarzyszyli na arenie najśmieszniejszemu klaunowi na świecie. Prawda, chłopcy? Tak, szefie. Chciałbym obejrzeć wasz występ w cyrku, Balonie. A możemy ci zafundować bilet. Jeden ulgowy dla dziecka, kaso. Mogę sprzedać, lecz będzie bezużyteczny. Przykro mi, ale występ został odwołany. Odwołany? Autobus, którym podróżuje klaun, zepsuł się, więc klaun nie przyjedzie. Żałuję. To katastrofa! Jak mamy wystąpić bez głównej gwiazdy, klauna? Wiesz, chyba wpadłem na świetny pomysł, Balonie. Mogę zostać klaunem, żebyście mogli ze mną wystąpić. Świetny pomysł, Henisiu. Balonie, czuję, że czegoś mi brakuje. Przepraszam za spóźnienie. A, no właśnie, dzięki nosie. Witam wszystkie dzieci i nieprzeterminowane słodycze. Swoją pierwszą śmieszną sztuczkę wykonam z moim nadmuchanym asystentem, Balonem. Nie będziesz miał żalu? Skądże znowu? Będę zaszczycony. Co to za sztuczka? Ostrożnie! To łaskocze! Tada! Hau, hau! To było super, Henisiu. Rozśmieszyłeś całą publiczność do łez. Co będzie następne? Zaraz zobaczysz, Balonie! Cześć, Armatko! Cześć, Henisiu! Juhu! Cześć, Trampolino! Cześć, Henisiu! Cześć, Obręcze! Cześć, Henisiu! Tada! Rety, Henisiu! To był najlepszy numer finałowy, jaki w życiu widziałem! Ale to jeszcze wcale nie koniec! Heniś będzie teraz kpił z grawitacji, ryzykując życie spacerem po linie. Nie próbujcie tego w domu! Przygotować siatkę asekuracyjną! Uprasza się o ciszę! Ostrożnie! 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 Tak! Bądź ostrożny, Henisiu! Nie patrz pod nogi! Jestem taki zdenerwowany, że zaraz pęknę! Spokojnie! Mamy cię, Henisiu! Dzięki, Balony! Podrzućcie mnie tutaj, dobrze? Tada! Jednak ci się udało! Wykonałeś spacer po linie i ocaliłeś nasz występ! Dzięki, Balonie! Ale bez was bym sobie nie poradził! A masz może ochotę na to? Dzień, w którym Henisz poznał balon i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał balon, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, Balonie. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki, że pomogłeś nam stworzyć wyjątkowy występ. Nie ma za co. Miłego dnia. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa. Już idę, mamo. Dzień, który Henisz poznał. Tańczę. Cześć,
Cześć, Tarczo. Dzień dobry, Paniczu. Jak się dzisiaj masz? Wspaniale, Henisiu. Właśnie mnie wypolerowano. Co ty na to? Lśnisz jak lustro. Tarczo? Tak, Henisiu. Co ty w zasadzie robisz? Otóż, Henisiu, podczas wypraw dzielni rycerze używają tarcz do ochrony przed wrogami. Rety, Tarczo, ale ci zazdroszczę. Byłeś dziś na jakiejś wyprawie? Na wyprawie nie byłem już od setek lat, Henisiu. Teraz rezyduję w zamku i strzegę tej zardzewiałej puszki. Co? Czy to król? Wasza królewska mość! Witam, rycerska zbrojo. Nie jestem królem. To tylko ja, Heniś. Król Henryk? Jestem zaszczycony, wasza królewska mość. Wybacz mojemu przyjacielowi. On już nie jest sobą. Od wypadku. Od wypadku? Podczas walki z przeraźliwym smokiem straciliśmy nasz ulubiony miecz. Nie może tego przeboleć. Och, gdyby znalazł się rycerz, który pomógłby odzyskać miecz. Chyba mam świetny pomysł, Tarczo. Zostanę rycerzem. I spróbuję odzyskać stracony miecz. To doskonały pomysł, Henisiu. Cześć, zamku. Cześć, dzielny rycerzu. Czy wiesz może, gdzie znajduje się przeraźliwy smok? Smok? Powiedziałeś smok? Gdzie? Jej! Zamku? Halo, zamku? Co teraz zrobić? Zamek naprawdę się przestraszył. Dzielny rycerz nigdy się nie poddaje. Nic nigdy nie zbije dzielnego rycerza z tropu. Trop! Już wiem, Tarczo! O tam! Ślady na ziemi wyglądają jak odciski stóp smoka. Prowadzą do lasu. Nie ma na co czekać, Henisiu. Ruszajmy w drogę. Cześć, Watacho Wilków! Cześć, Henisiu! Cześć, Bagno! Cześć, Henisiu! Cześć, upiorne drzewo! Cześć, Henisiu! Tutaj urywa się trop. Ta jama to pewnie jaskinia przeraźliwego smoka. Chodź, Tarczo, za mną. Henisiu, spójrz na te skarby. Oby gdzieś wśród nich był nasz miecz. Tarczo, czy to jest ten miecz? Mieczu, przybyliśmy cię uratować. O, jak wspaniale! Dziękuję, że odnaleźliście mnie. Tkwię od setek lat wbity w skałę. Ale ostrożnie, jestem bardzo ostry. Odzyskałem swego przyjaciela, a strasznego smoka ani widu, ani słychu. Uciekajmy! Cuchnące bagno! Papa, wilki! Mało brakowało. Jak dobrze, że zniknął ten no... Smok! Co? Smok? Gdzie? Jaj! Chyba go zgubiliśmy. Nie martwcie się. W zamku nic złego nam nie grozi. Co teraz, Henisiu? Chyba mam pomysł. Straszny smok! Udało ci się, Henisiu. Odnalazłeś miecz i odstraszyłeś przeraźliwego smoka. Jesteś prawdziwym, dzielnym rycerzem. Dziękuję, Tarczo. Ale bez ciebie nie dałbym rady. Hurra! Dzień, w którym Henisz poznał tarczę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał tarczę, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, Tarczo. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie, Henisiu. I dziękuję za odnalezienie miecza. Nie ma za co. Miłego dnia wszystkim. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa, Tarczo. Już idę, mamo. Dzień, który Henis poznał... Papugę! Cześć, papugo. A, cześć, Heniś Brachu. Jak się masz, papugo? Utrzymuję formę. Siedzę sobie na żerdzi wśród obrazów przedstawiających morze. Tak! Czuję wiatr w skrzydłach.
Jest mi prawie tak dobrze, jak na okręcie pirackim 100 lat temu. Czy to prawda, że papugi mogą żyć ponad 100 lat? A, tak, Henisiu, właśnie dziś obchodzę 101 urodziny. Rety, to wszystkiego najlepszego. Pewnie widziałeś wiele dziwnych rzeczy w swoim długim życiu. Istotnie, Henisiu, pozwól, że pokażę ci coś zdumiewającego. A, mój dziadek był słynnym kompanem piratów i zostawił mi swój bezcenny dobytek. Wow, a co papugo? Czy drewnianą nogę? Czy też piracką flagę? Lub ulubioną opaskę na oko? To coś znacznie lepszego. Mapa skarbu. Może nas doprowadzić do nieodkrytego majątku zakopanego wieki temu. Co to za nieodkryty majątek? Nie wiem. Nie odkryto go. Pójdźmy więc za mapą skarbu i odnajdźmy go! Tak! Ale do tego trzeba mieć piracki okręt. Dlatego dotąd nie zacząłem poszukiwań. Chyba mam świetny pomysł, papugo. Mogę zostać piratem. Wypłyniemy moim okrętem i razem odnajdziemy skarb. A, doskonały pomysł, Henisiu. Ahoj, wilki morskie. Mówi do was kapitan Heniś. Co my czas wybrać? Kotwicę wciągnąć, ster mocno objąć i rozwinąć żagiel. Ar? Ar! A, kapitanie, skoro jesteśmy już na morzu, zerknijmy na mapę. Chyba nie chcemy natknąć się na straszne potwory morskie. Słusznie, papugo. Zatem, którędy płynąć do skarbu? Jak widać, kapitanie, jesteśmy tutaj. Musimy popłynąć tędy, ominąć ogromnego, strasznego potwora morskiego i prosto na bezludną wyspę. Co takiego ma po skarbu? Co mam rotałaś? Brzmiało coś jak... Ogromny i straszny potwór morski przed nami! Opuścić okręt! Nie krzywdź nas, ogromny morski potworze! Na śmierdzącego sztokfisza, Henisiu, to moje najgorsze urodziny! Urodziny? Powiedziałeś urodziny? Tak, papuga obchodzi dziś urodziny! Wszystkiego najlepszego, papugo! Uwielbiam wprost urodziny! Mam wyrzuty sumienia, że wystraszyłem was w tym wyjątkowym dniu. Czy mogę wam to jakoś wynagrodzić? Jest pewien drobiazg. Zależy nam, żeby dopłynąć do bezludnej wyspy. Mógłbyś nam pomóc? Mogę więcej niż myślicie. Wskakujcie! Juhu! Dzięki, ogromny potworze morski! To prezent dla jubilata! Udało się, Henisiu. Dotarliśmy jednak do wyspy skarbu. I wszystko wskazuje na to, że jest tutaj. To do dzieła, chłopcze! Zacznij kopać! Arr, co to, Henisiu? Złoto czy diamenty? Coś znacznie lepszego. To jest... niespodzianka! To zapewni dobrą zabawę. Ha, mój dziadek umiał się dobrze bawić. Ha, ha, ha. Wszystkiego najlepszego, papugo. To najlepsze urodziny, jakie miałem. Dzień, w którym Henisz poznał papugę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał papugę, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. To mama mnie woła, papugo. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dzięki, że pomogłeś mi odnaleźć skarb. Arr, nie ma za co, papugo. Pa, pa, Henisiu. Pa, pa, papugo. Już idę, mamo. Pa. Dzień, który Henisz poznał... gitarę. Cześć, gitaro! Hej, cześć! Jak się masz, mały? Dobrze, gitaro. A jak ty? Cudownie, Henisiu. I raz, i dwa, i raz, dwa, trzy, cztery, ue. Ale ty pięknie brzmisz, gitaro! Dzięki za komplement! Na pewno masz miliony wielbicieli swojej gry na całym świecie!
Przykra sprawa, bracie, ale dzisiaj ludzie nie cenią takich starych instrumentów jak my. Wolą słuchać nowoczesnego badziewia, jak keyboard albo gitar. O, guten Tag, mein Fräulein. Szaszalejemy, ja? Ja uważam, że jesteście wspaniali i bardzo chciałbym was zobaczyć, jak gracie koncert. Przy okazji, kiedy występujecie? Pytasz, kiedy? Najbliższy występ. Problem w tym, mój Henisiu, że nie występujemy już od 40 lat. O! I wcale nie chodzi o to, że nie chcemy. Tak, bo chcielibyśmy. Chodzi o to, że nie mamy wokalisty. Wiesz, gitaro, chyba wpadłem na świetny pomysł. Zostanę piosenkarzem. Mogę dołączyć do zespołu i razem wystąpimy na koncercie. Wspaniały pomysł, Henisiu. A tak, przy okazji, szałowe ciuchy. Dziękuję bardzo. Wyłączony? Ups, przepraszam. Nie martw się, Henisiu. Po prostu wyjdź i przedstaw się. Jesteśmy z tobą, synu. Dobrze ci idzie, Henisiu. Dobry wieczór państwu. Dalej, synu. Mam taką nadzieję, że dobrze się bawicie. Przepraszam, ja truchcikiem, nie przeszkadzajcie sobie. Powiedz im, Henisiu, co czujesz? Powiedz, co czujesz? Że czas na rock'n'rolla? Henisiu, kochamy cię! Moje klimaty! Brawo, brawo! Świetnie, Henisiu. Najwyższa pora przedstawić grupę. Dobrze, gitaro. A oto za mną utrzymujące wszystkich w rytmie, niepowtarzalne, bit bębniste, bębny! Ciapu, 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 ciapu. Ciapu, ciapu. Po mojej prawej ma tylko cztery struny, ale potrafi zagrać wszystkie niskie tony, czyli bombastyczny bas! I wreszcie ostatnia, lecz nie mniej ważna. Sześciostrunowe cudo! Gitara! Psst! Henisiu, teraz twoja kolej! O, racja! Powodzenia, Henisiu! Zaśpiewaj z całego swego małego serducha! Gitaro, wiem, że powinienem wspomnieć o tym wcześniej, ale jeszcze nigdy nie śpiewałem przed publicznością i trochę się denerwuję. Niepotrzebnie, Henisiu. Ja też to mam. Wiedz, że trema dopada najlepszych wykonawców. Zaśpiewaj najlepiej, jak umiesz. Bo w muzyce chodzi o to, aby się dobrze bawić. Dziękuję wam. Dobrze, zaczynamy. Dzień, w którym Henisz poznał gitarę i ze wszystkimi śmiał się w głos. Dzień, w którym Henisz poznał gitarę, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, gitaro. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dzięki za wspólny występ. Nie ma za co. Miłego dnia! Pa, pa, Henisiu! Pa, pa! Już idę, mamo! Dzień, w którym Henisz poznał... mikroskop! Cześć, mikroskopie! Witaj, Henisiu! Co u ciebie słychać? Po prostu genialnie, Henisiu. Właśnie dokonałam przełomowego odkrycia. Chyba wynalazłam. Co też znalazłaś? Skarpetki, kluczyk do skrzynki, pieniążek? Nie znalazłam. Wynalazłam lek na cuchnący oddech. Rety! Więc problem cuchnącego oddechu znika. Mogę zerknąć przez okulary i zobaczyć, jak to wygląda? Oczywiście, że tak, Henisiu. Chętnie ci pokażę. Naukowcy używają mikroskopów, by przyjrzeć się bardzo małym rzeczom, jak te molekuły, czyli cząsteczki. Cześć, Henisiu!
Cześć, molekuły! Spójrz, Henisiu, ta szalka Petriego zawiera bardzo, bardzo ważne substancje. Zaraz zawołam mojego asystenta, żeby nam pomógł. Czy ktoś mówił, że potrzebujemy pomocy? Szkielecie, co ci mówiłam o bieganiu po laboratorium? To był cały lek, który wynalazłam. O, strasznie przepraszam. Może mikroskopie przygotujesz nową próbkę? Nie dam rady, Henisiu. Nie stworzyłam jej samodzielnie. Ja współpracuję z uczonymi. O, gdyby znalazł się naukowiec, który ponownie by mi pomógł. Mikroskopie, wpadłem na świetny pomysł. Mogę zostać naukowcem i mogę pomóc ci to lekarstwo odtworzyć. Co za świetny pomysł, Henisiu. Dobrze, lecz wiedz, że podstawą farmacji jest doświadczenie, czyli eksperyment i eksperyment. A jeśli się nie uda? To wtedy robi się kolejne doświadczenie. Dobrze, mikroskopie. Odtwórzmy razem to lekarstwo. Cześć, tablico. Cześć, Henisiu. O, witajcie, probówki. Cześć Henisiu. Cześć, kolby. Cześć, Henisiu. Tak sobie myślę, że mamy już lekarstwo. Jesteś dzielny, Henisiu. Ale skąd możemy wiedzieć, czy ono działa? Zaraz się przekonamy. Nie rób tego. To zbyt niebezpieczne. Nie możesz pić tego, czego nie jesteś pewien, że ci nie zaszkodzi. Skoro ja nie mogę, to kto? Co? Ja? Serio? Mikroskopie na pewno nic mu nie będzie? Na pewno, Henisiu, jest zrobiony z plastiku, prawda, szkielecie? Prawda. Nie martw się o mnie, Henisiu. No to do dna. Czy coś poczułeś? Nie czuję żadnej różnicy. Co? O co chodzi? Czemu tak na mnie dziwnie patrzycie? Wygląda mi na to, że ta nowa próbka wywołuje efekt uboczny. Chyba znowu zmieni się w tablicę. Mikroskopie, próbowaliśmy już wszystkiego. Teraz zróbmy przerwę, Henisiu. Wstrząśnięty szkielet padł. Wstrząśnięty? To jest to, mikroskopie! Spróbuj tego! Rety, to pachnie... To pachnie cudnie! Czuję zapach róż i chyba lawendy. A ja zapach świeżo skoszonej trawy w słoneczny dzień. Brawo dla nas! Udało nam się! Wynaleźliśmy lekarstwo na cuchnący oddech. Dzień, w którym Henisz poznał mikroskop i ze wszystkimi śmiał się głos. Dzień, w którym Henisz poznał mikroskop, znalazł przyjaciół i dobrze bawił się. Henisiu! To mama mnie woła, mikroskopie. Muszę już iść. Bardzo się cieszę, że cię poznałem. Cała przyjemność po mojej stronie. I dzięki za pomoc. Nie ma za co, mikroskopie. Miłego dnia! Pa, pa, Henisiu! Pa, pa, mikroskopie! Już idę, mamo!